Cześć mordeczki. No co tam? Czy nie namawiacie mnie w komentarzach do na przykład, żebym coś takiego zrobił, żebym wziął te pieniądze i gdzieś pojechał, bo coś innego z nimi zrobił i żebym nie był zakłany. No słuchajcie mordeczki, zbierając publiczne środki i wydając je na inny cel, to się nazywa malwersacja, sprzeniewierzenie, defraudacja pieniędzy i za to można pójść siedzieć. To jeszcze normalnie nie wiem, czy ktoś sobie zdaje sprawę, że jeżeli namawia do czegoś takiego, to może też niechcący się narazić na konsekwencje prawne. Druga rzecz jest taka, że jeżeli ja nie chcę czegoś takiego zrobić, się będę mówił, który to użytkownik, bardzo się zdenerwował, bo on mi narzuca, że mam tak zrobić i tak będzie. Nie, no czegoś takiego mordy to nie będzie. Nie wiem, no nie z Jehowy, z tego co wiem. Ja nie mam, może nic do innych wyznań, no ale nie może być tak, że ktoś mi tam narzuca swoją wolę, swoją jakąś tam ideologię. Także czegoś takiego mordy nigdy nie będzie, nigdy nie zrobię. Jeżeli to ma być na wyprawę, to ma być na wyprawę, a nie na jakąś tam wycieczkę, że ktoś tam gdzieś mówi, że on coś załatwi, że mam przelać, on się nie może przedstawić, bo on jest... No właśnie, nie wiadomo kim jest. Dobra mordy. To a propos tyle onanizacji i spuszczania się przed klawiaturą jakichś tam ludzi, swoich wywodów. Ja się wybrałem do sklepu. Po co? Ano po odkamieniacz do ekspresu. Słuchajcie, ja myślałem, że odkamieniacze są zrobione z prehydrolu. Nie, to jest chyba z kwasu, jakiegoś kwas cytrynowy, kwas fosforowy, jakiś azotowy i tak dalej. To z tego się chyba robi odkamieniacze, jak dobrze pamiętam. Natomiast perchydlor, kurwa, to jest woda utleniona, ma do 3, od 1,5 chyba procent do 3% wody utlenionej zawiera. Znowuż perchydrol od 30 do 30 chyba w ogóle procent. Do czego się stosowa? Stosuje perchydrol. Ano perchydrol się stosuje jako silny utleniacz. Rozwór wodny perchydrolu się stosuje w farbach, w wybielaczach i w innych takich tam sprawach. Natomiast chyba w ogóle można kupić, i to też trzeba już pozwolenie, do 70% perchydrolu zawartego roztworu. To jest żrąca substancja. Natomiast chyba już powyżej, tam około 80% się stosuje do utleniania paliwa w łodziach podwodnych, z tego co pamiętam, i w... na pewno się stosuje jako utleniacz w rakietach. No może nie w Iskanderach, bo tam chyba jest paliwo stałe w Iskanderach, ale w rakietach takie na przykład, co do kosmosa latały. Kurna, co ten zrobił? Von Braun, Saturn rakietę. Więc on tego Sputnika tam na Księżyca wystrzelił, czy czegoś innego. No dobra mordeczki, to tyle, idę, bo pada, się wybrałem na spacer, myślałem, że nie będzie padało. Jeszcze muszę do apteki zajść po jakieś tam leki. I tyle mordeczki, tam kurwa, ja się nie boję hejtu. Ale widzicie kurwa, w komentarzach ktoś tam jest cwany, pisze co on nie zrobi. Ale jak do zrzutki trzeba napisać i do prokuratury podać, że ja wyłudzam pieniądze, to już nikt taki odważny nie jest, bo to wtedy się ktoś liczy z konsekwencjami prawnymi, bo trzeba podać swoje dane osobowe. To tak jak pani, o, pozdrawiam panią Weronikę, która mi filmik zablokowała z kopalni, myślała, że jeżeli poda do YouTube'a, że ona ma prawa autorskie, to mnie usuną. No i tak się stało, że usunęli filmik. Pisząc ja odwołanie, podając swoje dane osobowe, YouTube zażądał od tej pani danych osobowych i przedstawienia dokumentacji, że przeciw mnie się toczy proces o prawa autorskie mordeczki. Tak, tak, w sądzie musiała to przedstawić w ciągu 10 dni. Nic takiego nie było. Nie wiem, czy ta pani
Weronika to anulowała, czy jak? Kurna, jaki wiatr. Pójdę chyba se mordy jednak ten z powrotem. Ale nie wiem, czy ta pani to anulowała, ale YouTube przywrócił filmik zaraz na drugi czy trzeci dzień. No to nie jest mordeczki tak, że ktoś tam se klika, usuń filmik i YouTube będzie usuwał, no bo ktoś tam twierdzi, że ma prawa autorskie do tego. A propos, wczoraj się otworzyłem tego Instagrama. Ja z tego Instagrama nie korzystam, nie wiem mordeczki w ogóle po co to jest, do czego to się służy. Ale patrzę, z maila mi wzięło, bo tej pani ma maile i tak dalej, bo musiała podać. Wyskoczył mi tak jakby jej profil. Mnie zaprosił do znajomych. No dobra mordeczki, idę bo pada. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć mordy, trzymajcie się. I miej kurna oszołomów. I subskrybujcie kanał. Jeżeli się uzbierają pieniądze na zrzutkę, będziemy myśleć co dalej. Żebym coś zaczął działać, musi być minimum 50%. Dobra, idę, bo naprawdę zaczyna lać. Cześć mordy, trzymajcie się.